morzu i w czasie wojny należy robić to, co nieprzyjaciel uważa za niemożliwe. Śmiało można powiedzieć, że był to najnowocześniejszy w Europie, a nawet na świecie okręt podwodny w tym okresie. Był to jedna z bardziej brawurowych ucieczek okrętu wojennego z internowania. Być może dużo starszy dowódca miałby większy problem z podjęciem takiej decyzji. Dziennik pokładowy kapitana Jana Grudzińskiego. Po odzyskaniu niepodległości uzyskaliśmy również dostęp do morza. Marynarka wojenna w tym momencie praktycznie nie istnieje. A co za tym idzie? Kluczowym celem polskiego rządu jest jak najszybsze rozbudowanie floty. Bardzo szybko doszły do głosu raczej koncepcje wielkomocarstwowe. Przejawem tych dążeń mocarstwowych Polski było zbudowanie dwóch okrętów podwodnych oceanicznych, czyli to był w późniejszym czasie Orzeł i Sęp. Fundusze, które byłyby niezbędne do zrealizowania takiego planu, były przeogromne. Do zbiórki włączyły się wszystkie grupy polskiego społeczeństwa. Byli to harcerze, pocztowcy, wierni w kościołach. Każdy z oficerów i podoficerów w Wojsku Polskim dobrowolnie opodatkował się na kwotę 0,5% ze swoich miesięcznych dochodów, co już było, powiedzmy, zaczątkiem, żeby te pieniądze wydać na budowę okrętu podwodnego. Patrzcie! Oto jest model okrętu podwodnego Orzeł, który powstał ze składek takich samych obywateli, jakimi wy jesteście. Padła tutaj decyzja o skorzystaniu z projektu przedstawionego przez Holendrów. Polacy chcieli, aby część kosztów okrętu została pokryta produktami rolnymi. Za budowę okrętu płacimy jęczmieniem browarnianym. Mam nadzieję, że w związku z tym nie będzie to pijana łódź. Mimo waluty, ta budowa jest dużym sukcesem polskiej dyplomacji. Żałuję, że nie było mnie w holenderskiej stoczni, kiedy budowano to cudo. Żaden okręt w tym czasie nie zabierał takiej ilości torped. Prędkość przy całej masie tego okrętu była też niesamowita. Zastosowano na okręcie szereg siłowników hydraulicznych, klapy, włazy, peryskopy. Można było nimi szybciej i bardziej aktywnie operować. Sterowanie hydrauliczne płetwą steru po raz pierwszy zostało zastosowane właśnie na Orle. Jego działko przeciwlotnicze chowało się w wodoszczelnej studni. Orzeł był wyjątkowo udaną i bardzo technologicznie zaawansowaną konstrukcją. Zostałem zastępcą dowódcy komandora Kłoczkowskiego na ORP Orzeł. Mieliśmy 6 miesięcy, żeby dotrzeć się zanim 1 września Schleswig-Holstein wycelował swe działa w Westerplatte. Na czas wojny przewidziano tak zwany plan o kryptonimie Worek. Sama operacja Worek miała na celu obronę podejść do polskich portów wojennych.
1 września dowództwo floty o godzinie 5 rano wydało rozkaz, w myśl którego okręty powinny wyjść z portów. Orzeł o tej godzinie nie wyszedł. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przy tak wysokim stopniu zagrożenia dowódca okrętu byłby zdolny do podjęcia tak nieodpowiedzialnej decyzji. Komandor podporucznik Kłoczkowski zdecydował się dnia poprzedniego dać swojej załodze wolne. Ten argument jest wykorzystywany przeciwko Kłoczkowskiemu, no jednak chyba to było bardzo takie ludzkie, humanitarne. Był to dowódca dbający o swoich ludzi. Bardzo trudno jest sobie wyobrazić motywy działania dowódcy. Polscy marynarze na Orle wyruszyli dopiero z portu o godzinie 6.35 i dotarli, co ciekawe, do swojego sektora w położeniu nawodnym, co było sprzeczne również z rozkazami, które były ujęte w planie worek, gdyż pozostałe okręty szły w położeniu podwodnym. Wierzyłem, że służba pod komandorem Kłoczkowskim będzie zaszczytem. Ale on zachowuje się bardzo niehonorowo. Bardzo nie po oficersku. Chciałbym napisać wręcz jak przysłowiowy dupek. W sytuacji ciężkiego stresu oficer może podejmować pewne działania, które później sąd wojenny uznał za objawy tchórzostwa. Niemniej jednak bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby to był dowódca okrętu. Komandor Kłoczkowski poinformował dowództwo floty o tym, że czuje się źle i po prostu musi podjąć jakieś kroki. Komandor Kłoczkowski obrał kurs na Tallinn. Zgłosiłem swój sprzeciw, myślę, że to błąd. Nie powinniśmy ryzykować utraty okrętu, aby jeden człowiek mógł zejść na ląd. W wyniku decyzji komandora Kłoczkowskiego okręt Orzeł znalazł się na redzie portu Tallinn 14 września około godziny 21.30. Niestety skomplikowana sytuacja polityczna w tym czasie spowodowała, że taka decyzja była najgorszą z możliwych decyzji. Wiem, że zgodnie z prawem międzynarodowym możemy w Tallinie stacjonować 24 godziny. Ale w międzyczasie przycumowali nasz okręt w porcie wojennym. Jesteśmy wbrew prawu międzynarodowemu pod tajemniczym naciskiem nieznanych nam czynników z zewnątrz internowani. Kłoczkowski twierdził, że on nie chciał tego internowania, że tak naprawdę po wizycie u lekarza chciał na ten okręt powrócić i kontynuować rejs. Co charakterystyczne, udał się zabierając wszystko, cały swój majątek, dwie walizki, zapas papieru, maszyna do pisania. Więc historia jest o tyle ciekawa, że no niestety nie znamy jej rozwiązania. Każdy może tutaj podjąć własną decyzję, kto był, powiedzmy, tutaj winny, a kto nie. Oprócz dowódcy, który wyraził chęć zaprzestania działań i zejścia z okrętu, bo chyba taki był jego ukryty zamiar, część podoficerów, część załogi w ogóle była za tym, żeby zakończyć działania i nie ryzykować swoim życia. Estończycy po wprowadzeniu okrętu na teren portu przystąpili do rozbrajania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W momencie, kiedy Polacy otrzymali informację o tym, że okręt będzie internowany, przystąpili do niszczenia książek kodów i wszystkich tajnych dokumentów.
tutaj na pewno na internowanie dosyć poważny wpływ miał naciski ze strony rządu niemieckiego. Niemcom było na rękę nie doprowadzić do tego, żeby orzeł w ogóle z tego Talina wyszedł. W czasie, kiedy została w tak nieelegancki sposób poniżona bandera polska na okręcie, kiedy podjęto działania związane z rozbrajaniem, zdecydowana część załogi opowiedziała się za próbą ucieczki z portu. Zdałem sobie sprawę, że jeśli potrwa to jeszcze dzień dłużej, to wojna definitywnie skończy się dla nas wszystkich. Boję się, jak chyba wszyscy, a może nawet jeszcze bardziej. Ale muszę podjąć to ryzyko. W momencie, kiedy uznał, że okręt został pozbawiony dowództwa, to już nie miał wyboru. To on był dowódcą, to od niego zależało. Wszystko, co się dalej działo. Ucieczka miała jakikolwiek sens, gdyby na tym pokładzie tego orła zaoszczędzono jakiekolwiek torpedy. Była część uzbrojenia, którą dzięki działaniom niektórych podoficerów udało się zachować. Oficer Foterek nie pozwolił na rozłączenie wałów śrubowych. Prowokowano spięcie w żyrokompasie, wynikiem czego także nie pozwolono jego rozkręcenie. Musiał się liczyć z tym, że może ktoś zginąć, prawda, może nawet i okręt stracić, ale jeżeli możemy walczyć, to walczymy. To jest decyzja, którą się powinno podjąć. Że Grudziński wykazał się tutaj wielką odwagą, że zdecydował się na przygotowanie ucieczki. I w tych warunkach, w jakich załoga Orła się znajdowała, myślę, że ucieczka była przygotowana perfekcyjnie. Rzeczywiście pokazała charakter tego dowódcy. Takiego zdarzenia w historii światowej marynistyki chyba nie zanotowano. Grudziński nie pełnił wcześniej funkcji dowódczych. Myślę, że największym jego obciążeniem było pozyskanie uznania załogi i stanie się rzeczywistym dowódcą okrętu. Trzydziestokilkuletni młody oficer, ambitny, z pewną wiedzą, pałający żądzą walki, to jest optymalne rozwiązanie na okręcie wojennym. Niemcy dostali pewnego rodzaju obłędu na punkcie Orła. B
spodziewali się, że orzeł zaatakuje któryś z ich okrętów, skierowali dosyć duże siły na to, żeby ten okręt zatopić. Musimy pamiętać, że to był 17 września, czyli początek inwazji rosyjskiej na Polskę. Nasze okręty podwodne były okrętami zdolnymi zaatakować największe jednostki radzieckie tego czasu. Pojawienie się dużego, ofensywnego okrętu na terenie zwłoki fińskiej musiało być dla Rosjan przynajmniej niepokojące. Stąd wyznaczono siły do jego wykrycia i zniszczenia. Ciągle na okręcie było paliwo, ciągle na okręcie była woda, ale nie było map. Orzeł został pozbawiony wszelkich pomocy nawigacyjnych podczas internowania. Wbrew pozorom pływanie po morzu bez map jest możliwe, ale bardzo niebezpieczne. Na szczęście dla polskiej załogi Estończycy pozostawili jeden dokument. Porucznik Mokrski znalazł niemieckie wydanie Spisu Świateł. Wykreślił mapę przejścia przez Bałtyk i cieśniny duńskie. Co było majstersztykiem, gdyż tylko świadczyło o tym, że ten oficer akurat był wybitnie wyszkolony w zakresie nawigacji. W momencie, kiedy kończyła im się woda, kolejnym krokiem, jakim można było podjąć, była decyzja o przejściu do Anglii przez cieśniny duńskie, tak jak zrobił to ORP Wilk. Kapitan Grudziński był gotowy do podjęcia takiej decyzji. Najczęstszym momentem przedostania się do wybrzeży Wielkiej Brytanii było przejście przez rejon Sundu, gdzie ten przesmyk jest dosyć wąski. Gdyby przejście się nie udało, najprawdopodobniej okręt zostałby internowany. Decyzja, jaką podjął kapitan Grudziński, była słuszna. Ja nie sądzę, żeby to była dla niego lekka, łatwa decyzja. Ale to był czas wojny i w zasadzie, jak gdyby nie miał wyboru. Był dowódcą niezłomnym, żeby przejść, mówię, bez map, bez pomocy nawigacyjnych, praktycznie na narysowanych odręcznie mapach. Było rzeczywiście wydarzeniem niesamowitym, więc na pewno tu jest wielka jego zasługa. Przejście do Anglii trwało 40 dni. Na okręcie nie było już wody pitnej. Sam okręt ma postrzelone blachy, pomost, kiosk, wyszczerbione śruby, uszkodzony ster. Przybyliśmy do Wielkiej Brytanii na skraju wyczerpania fizycznego. Będąc pod wodą, o mało nie umarliśmy z pragnienia. W trakcie działań Wielkiej Brytanii orzeł wszedł w skład drugiej flotyli okrętów podwodnych stacjonujących w Rosyjce. Ucieczka z Stalina i przejście do brzegu Wielkiej Brytanii, jeszcze dodatkowo bez map i będąc stropionym przez floty dwóch mocarstw, doprowadziło do tego, że po prostu zachwyt nad polską załogą naprawdę nie miał końca i uznano to za jeden z większych wyczynów, jakie okręt podwodny, czy w ogóle okręty, dokonały w czasie II wojny światowej. Orzeł odbył 6 patroli. Podczas czwartego rejsu napotkał niezidentyfikowaną jednostkę. Podczas próby identyfikacji okazało się, że jest to statek Rio de Janeiro z zamalowaną nazwą portu macierzystego Hamburg. Po
Polacy zgodnie z konwencją przystąpili do zatrzymania jednostki, zażądali przybycia kapitana z dokumentami w celu sprawdzenia, z kim mają do czynienia. Załoga udawała, że wiosłuje i to wiosłowanie trwało dosyć długo, więc w tym momencie... Na tym etapie Polacy nie wiedzieli, kogo zatopili. Z jego pokładu zaczęli wyskakiwać ludzie w zielonych mundurach, najczęściej bez oznaczeń, jaka to jest jednostka. Zatopienie Rio de Janeiro ujawniło inwazję Niemców na Norwegię. Świadomość tego, że polski okręt może jeszcze zaszkodzić Niemców, musiała mieć niewątpliwy wpływ na morale Polaków i żołnierzy września. Polscy marynarze w tym okresie byli dobrze wyszkoleni, posiadali wysokie morale, byli bardzo zaangażowani w działania wojenne i chcieli prowadzić takie działania. Z pięciu naszych okrętów podwodnych, trzy zostały we wrześniu internowane i nie brały udziału w wojnie. Orzeł jest tutaj na pewno na piedestale, bo dokonał rzeczy brawurowych, które docenili praktycznie wszystkie nacje na świecie, a przynajmniej w Europie. Dziennik pokładowy kapitana Jana Grudzińskiego. 23 maja 1940 roku. O godzinie 23.00 wychodzimy w kolejny rejs. I mimo, że zgraliśmy się jak palce jednej dłoni, to wśród załogi czuję jakiś dziwny niepokój. Moi ludzie są już zmęczeni i tęsknią za domem. Jego zaginięcie jest wielką tajemnicą, chyba największą w historii polskiej marynarki wojennej. Nie wiadomo. Okręt zaginął i koniec. I nic więcej nie wiemy. Każdy naród potrzebuje swoich bohaterów. Chcielibyśmy w końcu znać prawdę. Chcielibyśmy móc oddać hołd tym ludziom w miejscu, w którym zginęli. W miejscu, gdzie znajduje się ich mokry grób. Największa tajemnica polskiej floty wojennej prawdopodobnie odkryta. ORP Orzeł, legenda polskiej marynarki wojennej, który z nieznanych powodów zatonął na początku II wojny światowej, prawdopodobnie został odnaleziony. Wszystko wskazuje na to, że odnaleziony został wrak najsłynniejszego polskiego okrętu ORP Orzeł. Znajduje się około 350 km od Wielkiej Brytanii. To nie ORP Orzeł. Potwierdziły to szczegółowe badania. W tej chwili nie ma alternatywnej hipotezy, gdzie może znajdować się wrak Orła.